Pierwszy referat będzie przedstawiony przez Alberto Pratelliego z Udine w Bolonii, zatytułowany The Myth Has Disappeared. Is this something good for architecture? Zapraszamy pana profesora. Start. Hello, how are you? Dzień dobry, witam państwa. You see, I put a background. Jak być może państwo widzicie, umieściłem sobie takie tło, które pozwala mi udawać, że jestem z wami, że jestem u was. Very soon i przesłałem, i mam też tutaj moją prezentację. Speaking of meet from the mythical conference of Krakow. O mitach. Z tej konferencji o mitach w Krakowie. Proszę zobaczyć. Niestety nie możemy w tym momencie do państwa osobiście się udać. Mam nadzieję, że następnym razem się uda. Będę mówił o mitach, o mit przeminął. Ale ponieważ w tym momencie mówimy o micie, wydaje mi się, że nie możemy tak słowo w słowo używać cytatów, ale mówimy o pamięci. Pamięć jest to jedyną możliwością przywołania tego, co faktycznie widzimy, ponieważ w ten sposób po prostu korzystamy z tej pamięci, polegamy na naszej pamięci. I z tego powodu podam i z tego samego powodu wybrany został kilka tylko ilustracji i bez niewątpliwie mit był w naszym historii czymś bardzo ważnym, miał nadawać znaczenie, czasami miał uczyć, czasami miał być jasnym i wyraźnym wyjaśnieniem znaczących faktów w nas. Z tego powodu wydaje mi się, że tematem tego spotkania, temat tego spotkania jest naprawdę znaczący, kiedy na to w ten sposób popatrzymy. I z tego powodu wydaje mi się, że właśnie słowo mit zmieniło swoje znaczenie w ciągu ostatniego stulecia. W tym sensie i przestało być narracją. Było legendarnym sposobem narracji. Chodziło o przedstawienie czegoś, przekształcenie czego w coś legendarnego, hałaśliwego, narracyjnego. Rozpoznajemy to czytając starannie pisy w naszych słownikach w czasie. Proszę zobaczyć. I tutaj mamy Zingarelli w 59 roku wyjaśnił właśnie, przedstawił definicję mitu, że jest to bajkowa narracja starożytnych, religijnych i legendarnych wierzeń. Mamy również mitomanię, patologiczną tendencję opowiadania wymyślonych faktów i rozpowszechniania kłamstw. A więc pojawiło się nowe podejście, nowe zjawisko i z kolei później mogliśmy zobaczyć później mitę, definicję schematyczna lub uproszczona, często iluzoryjny obraz zdarzenia, społecznego zjawiska lub charakteru. Więc mamy tutaj kolejną definicję i to nie jest nic nowego, ponieważ wcześniej w słowniku Webstera z kolei mit był wyjaśniony, czy też zdefiniowany w drugim swoim znaczeniu: osobę lub rzecz, która istnieje tylko w wyobraźni, których faktyczne istnienie nie jest możliwe do sprawdzenia.
Natomiast co jest tutaj dla mnie bardzo istotne, to to, że mity zawsze reprezentowały wszystkie znaczenia dosłownie, odległo od faktów, które one przedstawiały, były zawsze oderwane od faktów. Pamiętamy Prometeusza, który ukradł bogom ogień, aby zanieść go ludzkości, i pamiętamy, jak naraził się w tym momencie na gniew Zeusa, że jest antytezą Zeusa, i to był właśnie początek człowieka, ludzkości. Mamy następnie inny fantastyczny mit, to jest mit o słupach Herkulesa. Jeżeli się nad tym zastanowimy, to jest to legenda w legendzie. Nie wiem, czy faktycznie udało się zidentyfikować te dwie góry tworzące tę monumentalną bramę, przez którą nie można było przejść. I pamiętamy, że tam jest napisane non plus ultra, dalej już nie. To jest bardzo dziwny pomysł, żeby otworzyć portal, który uniemożliwia ludziom przechodzenie przez niego. No i kto wie, czy zostało to napisane po łacinie, który był w owym czasie najbardziej międzynarodowym językiem, ale wiemy, że poza tym progiem, ponad tym progiem było coś takiego, czego nie wiedzieli awanturniczy podróżniczy, i prawdopodobnie reprezentowało to kierowanie się w stronę śmierci. Więc w ten sposób mity miały podwójny opis fascynacji, trudnej do wyjaśnienia fascynacji czymś, co jest niemożliwe. Więc tutaj na przykład mamy wyobrażenie tych słupów. Kolejny fantastyczny mit to mit wieży Babel. Nie wiem, czy pamiętacie ludzi, którzy przeżyli ten wielki potop. Właśnie wszystko wysychało i dotarli do miejsca i powiedzieli: chodźcie, wypalajmy, wyrabiajmy cegłę, wypalmy ją w ognie. A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni, słomę zamiast zaprawy murarskie, rzekli: chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób uczynimy sobie znak. I widzicie, co ciekawe, to to Babel, mówimy Babel, bla, bla, beble, mówimy tutaj o języku. Z całą pewnością jest to przepiękna historia obejmująca koncepcję dobrego pana, który musiał się zniżyć, być może znudzony lub po prostu zaciekawiony, do tego, żeby zobaczyć, co ci też ludzie organizują. Mówię o nowych miastach, o nowych wieżach, nowych cegłach, tych rzeczach, które dotyczą architektów. O to chodziło? Nie, zupełnie nie. Ta historia z drugiej strony mówi o boskim planie rozproszenia ludzi na całej ziemi i zaludnieniu je, a jednocześnie wyjaśnia w sposób mityczny, mitologiczny pochodzenie różnic w językach pomiędzy ludźmi, ponieważ język został stworzony, żebyśmy się mogli rozumieć, komunikować, ale jeszcze jak się zastanowimy, jest również po to, żeby kłamać i oszukiwać. Czasami nam się wydaje, że zwierzęta rozumieją się lepiej niż ludzie, i to bez języka. Ale co ciekawe, języki rodzą się, żeby się lepiej rozumieć. Chodzi o to, że ludzie wykorzystują również języki po to, żeby się dzielić, żeby się identyfikować jako grupy wśród innych. I tutaj właśnie mamy mity wieży Babel. Jest to jedno z nielicznych wyjaśnień tego paradoksu. Tak więc widzimy,
The myth of the Tower of Babel, że mity wieży Babel wydaje się najbardziej architektonicznym z tych wszystkich mitów, zaczynając od cegieł, następnie miasta, potem po wieży, a de facto ma w sumie niewiele ze sztuką budowy. A jednocześnie widzimy dzisiaj fenomen, zjawiska ogromnie wielkie, ważne. Patrzymy na nie z bliska, czy też może jeszcze ze środka nich i nie jesteśmy je prześledzić, w stanie prześledzić do czegoś mitycznego. Perhaps they have disappeared or they become dormant, but perhaps something teraz worse, pewne mity przeminęły, być może są uśpione lub całkowicie zniknęły, a być może się zrealizowały. I dlaczego zniknęły? Tak jak sny, tak jak marzenia. Ponieważ te mity, te sny są czasem i marzenia przedstawione są jako coś do realizacji. Spełnij swoje marzenie, spełnij swój sen, a one znikają. O tym mówił Elias Canetti. Pisał, jak szybko ten starożytny, cenny sens utracił całą atrakcyjność, całe znaczenie, całą swoją własną duszę. Czy było to tylko sen, czy było to tylko marzenie? Więc patrzę na to w nieco inny sposób i myślę, że zdziwi mnie i zdumiewa mnie to, że to w dalszym ciągu istnieje, że to unaoczniła nam i przedstawiła nam unaoczniła rzeczywistość wirtualna. Mamy mieszaninę życia wirtualnego, realistycznego i sprawia to, że nasze życie staje się coraz bliższe science fiction, coraz bardziej bliskie science fiction. Tworzymy dla fejkowych ludzi fejkową rzeczywistość. Tutaj mamy Filipa Dicka. To jest książka, która została napisana w latach 60. do 80. Rzeczywistość dzieje się to wtedy, kiedy to jest to, że kiedy przestajemy w nią wierzyć, ona nie znika. I czasami właściwą reakcją na rzeczywistość jest oszaleć. Też napisał to Philip Dick. Być może także te cytaty są bite. To są te cytaty, które zawsze się pojawiają, kiedy klikamy Philipa Dicka. Czy rzeczywiście to są cytaty z Philipa Dicka, czy rzeczywiście są one w tych tekstach? Ale jednak to nie był przypadek, że Philip Dick wśród swoich książek stwierdził, że jest jakiś kanon prac połączonych wspólną nicią, którą łączy właśnie pomieszanie prawdy rzeczywistości prawdziwej i fałszywej ze wszystkimi konsekwencjami, które z tego znikamy. I widzimy, że światy się w tej chwili całkowicie odwracając. Mitem dzisiaj jest fikcyjna historia, osoba, nieistniejący fakt. Znajdujemy tutaj jakieś dziwne przykłady. Na przykład najnowszym mitem jest, mógłby być mit Muzeum Guggenheima w Bilbao. Ja nie mówię tutaj o samym muzeum, czy o jego architekturze. Naprawdę wierzę, że Muzeum Guggenheima w Bilbao istnieje i jego architektura chyba nie jest zła. Natomiast mit leży w jakichś obrazach, wyobrażeniach. Jest to mityczne, że pojawia się to w niezliczonych pismach, artykułach opisujących architekturę, ponieważ mit musi być widoczny na
czarnym i białym. I tutaj, czy być może innym rodzajem mita była filozofia filozofia architektoniczna, która była głoszona przez taką koncepcję, że chodziło o podejście do architektury, która polegająca na poszukiwanie poprzez rysunek i teorię architektury. Chodziło o to, żeby praca na placu budowy pozwoliła profesorom na ubrudzić sobie ręki, ale być może kiedy lecieli zbyt wysoko, zderzali się z rzeczywistością. I chodziło tutaj o to, że to był wynik misji architekta. Misja polegała nie na tym, żeby koncentrować się na pracy, która była do wykonania, ale żeby koncentrować się na misji architekta, po to, żeby dociekać ciekawych rzeczy. I znalazłem tutaj przepiękny przykład. Tutaj w tym obrazie, który widzimy, jest jeden z najlepszych momentów i ponieważ jest to mit, wybrałem go z tych, które wyglądają najbardziej jako bajka. Architektura czy scenografia? Jeden z trwających obrazów współczesnych, więc nie umieszczam tutaj daty. Pokazuję to, jak to pamiętam, ale kiedy się tam udałem, widziałem to i to było 40 lat temu i widzimy teraz rzeczywisty obraz w kolorze. I ten obraz, te zdjęcia w kolorze nie wywołują takiego dobrego wrażenia. Lepiej wrócić na tą stronę i popatrzeć na ten, który mógłby być w rzeczywistości realistycznej. Więc to był ten mit lub być może ta utopia tamtego momentu. I w tym szczególnym i wyjątkowym przypadku liczy się scenografia bardziej niż architektura, ale jednak z mocą, z siłą architektury. I co jest ciekawe i co jest tutaj najbardziej widoczne, kiedy mówimy o architekturze tego okresu, jest to fakt, że była ona generalnie nazywana postmodernistyczną. I przez dziesięciolecia pozostawało to nieznane, niezauważone. I wydaje mi się, że z całą pewnością w pierwszej połowie XX wieku bardzo niewiele osób pamiętało o historii Arkadii i starożytne poematy. Jednak przez blisko 100 lat w domach Europy Środkowej, nawet w domach najprostszej burżuazji, można było zobaczyć dekoracje, tkaniny ozdobne, które miały opowiadać, pokazywać, przedstawiać obrazy bukolicznych marzeń i snów i nadawały one rodzaj łagodności, spokoju tym domom dzięki przedstawieniu starożytnych szczęsen z Arkadii, a nikt z nas ich oczywiście nie znał. I to było nowatorskie, ale znaczące wskazanie sposobu zastosowania i wykorzystania takich rozwiązań. Niby nic tutaj ważnego i istotnego nie ma, ale piękno leży w tym, że ludzie lubią mieć w swoich domach coś takiego, coś, co tak wygląda. I teraz myślałem o nowych mitach, nowym micie, który potrzebujemy, żeby opowiadać. W tym momencie naszym codziennym mitem jest tak zwany storytelling. Nie sam fakt, ale sposób, w jaki jest ten fakt opowiedziany i cytowany. Nie widać faktycznych form architektury, ale światło, które z niej promieniuje. I to jest właśnie to światło, ta magia,
I jeżeli mamy tutaj, jeżeli we wczesnym, na początku XX wieku willa lub budynek była chwalona za czystość swoich form, tak każdy pamięta na przykład budynki Le Corbusiera, dzisiaj zobaczymy coś przeciwnego. Mit światła, mit willi. Więc teraz w tym momencie mit pozostało nam niewiele mitów. Chodzi, czasami nie widzimy idealnie tego kształtu willi, widzimy światło, które z niej wychodzi w nocy. Czarne i białe to są lepsze kolory dla mitu. Wydaje mi się, że w dziedzinie architektury pozostało nam niewiele mitów. Być może, co jest bardzo ważne, całą istniejącą potrzebą szukania tych mitów, co napędza nas do dalszych poszukiwań. W świecie, w którym staramy się działać w sposób odpowiedzialny i zadbać o konsekwencje jutra, tak jak to zrobiło de facto wielu po cichu w przeszłości, w tej chwili mówimy cały czas o zrównoważonej zrównoważoności. Z całą pewnością trudno jest uwolnić się z zatrucia słowami i z zaburzeń i korupcji spowodowanej myślą. Być może w dalszym ciągu potrzebujemy mitów, tych mitów przeszłości, tych, które podają nam fakty, ale de facto wyjaśniły zupełnie inną koncepcję, coś pogłębiły w naszej istocie i być może coś nas nauczyły. Być może jeszcze jedna prawda poza to, co jest widoczne, ale również ponad to, co nie jest nierealne, ale stanowi fejkową prawdę świata cyfrowego. I to jest mój autoportret, kiedy byłem młodszy i pragnę podziękować ogromnie organizatorom. Chcę podziękować paniom z biura konferencyjnego za pomoc. Bardzo dziękuję również Państwu z wydawnictwa za pomoc z opracowaniem naszych artykułów, czytanie naszego angielskiego. I na tym kończę. Żegnam się z Państwem bardzo serdecznie i ogromnie dziękuję za umożliwienie mi wystąpienia na tej konferencji. Ogromnie dziękuję.